Witam na moim kanale Nowe Spojrzenie. Proszę Państwa, dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego w Stanach Zjednoczonych dochodzi do tylu strzelanin i tylu różnorakich afer, skandali, przestępstw, które są później pożywką dla wytwórni filmowych i 24-godzinnych serwisów informacyjnych. Ostatnio mieliśmy kolejną taką strzelaninę. No i czasami spotykam się właśnie z takimi pytaniami, dlaczego taki wysyp jest tych spraw w Stanach Zjednoczonych. Jest to widoczne zwłaszcza pod różnymi podcastami kryminalnymi, gdzie większość omawianych spraw pochodzi właśnie z USA. No i odpowiedzią na to pytanie, odpowiedzią, którą kiedyś tam słyszałem i która mnie przekonuje, która się wydaje taka logiczna, no i zgodna też z dotychczasową wiedzą naukową, to jest taka oto odpowiedź, że po prostu w USA jest więcej ludzi, którzy mają w swoim DNA zapisaną potrzebę silnych wrażeń, skłonność do ryzyka i doświadczenia nowych sytuacji. Tutaj się może zrodzi pytanie, dlaczego w Ameryce jest więcej takich ludzi? No ale jeśli zaczniemy myśleć o tamtych czasach i o tym, kto decydował się na podróż w nieznane, kto wyruszał z Europy na nowy kontynent, to szybko dojdziemy do wniosku, że aby zdecydować się na taką podróż do tamtych odległych miejsc, przecież podróż była długa, ryzykowna, trzeba było być naprawdę odważnym człowiekiem i takim człowiekiem, który się boi trochę mniej niż inni, niż ci, co zostali. No to szybko po prostu dostrzeżemy to, że trzeba było po prostu mieć odpowiednie cechy, które predysponowały do takich niebezpiecznych eskapad. Oczywiście zdarzali się też ludzie, którzy na przykład nie mieli tych cech i też tam wyruszali, ale jednak gdy pomyślimy o tych dużych liczbach osób, no to tam wyraźnie dostrzeżemy, że jednak no, rzeczywiście zdecydowana większość ludzi musiała mieć takie cechy. No i oni tam zostali, tak urządzili się i co najważniejsze rozmnożyli się, co zaowocowało tym, że geny, które warunkują skłonność do ryzyka, są tam po prostu liczniej reprezentowane. No i stąd w USA jest więcej ludzi, którzy nie boją się niebezpiecznych sytuacji, uwielbiają pompowaną do krwi adrenalinę i są żądni wrażeń. Proszę Państwa, potwierdzają to wszystko odkrycia naukowców. Oni odkryli gen, który nazwali genem przygody. Chodzi o gen DRD4, czyli dopamine receptor D4. Jedną z jego mutacji 7R, czyli 7 repeat. I to jest właśnie, ta mutacja jest zwana genem odkrywców albo genem przygody. Wyzwala ciekawość świata i tęsknotę za podróżami. Powoduje też lepsze znoszenie stresu i dużo mniejszy lęk przed nowymi wyzwaniami. No i to właśnie ten gen sprawił, że znaleźli się ludzie, którzy opuścili Afrykę i zaczęli zdobywać nowe lądy. Osiedli w Europie, no a później po prostu byli, można powiedzieć, znudzeni Europą, no, poszukiwali jeszcze czegoś nowego, no i prawda, udawali się do Ameryki na przykład. I jak tłumaczą naukowcy, gen przygody pcha nas też do ryzykownych zachowań, czasami łamania prawa i przygód seksualnych. Naukowcy wykryli, że mutacja 7R występuje częściej u współczesnych ludów koczowniczych niż wśród społeczeństw prowadzących osiadły tryb życia. Jak działa gen, że nazwano go tak malowniczo genem przygody? Otóż badania genetyczne wykazały, że aktywność genu DRD4 ma wpływ na poziom dopaminy w mózgu. A tymczasem wiemy, że dopamina odpowiada za motywację do działania i poszukiwanie nowych doznań. Można to zaobserwować w czasie migracji na przełomie XIX i XX wieku. Nasz już zmarły niestety profesor Jerzy Wetulani, słynny psychofarmakolog i neurobiolog, tak o tym mówił, tak o tym pisał na swoim blogu. Obawiający się kłopotów konserwatywni serotoninowcy niezmiennie od lat uprawiali swoje małe poletka i tłoczyli się w niewielkich, biednych miasteczkach. Natomiast ryzykanci, dopaminowcy, wsiadali na statki płynące do nowego świata. I jak dalej tłumaczy profesor, dodatkowa dawka dopaminy w mózgu pchała dopaminowców do opuszczenia domu, no ale mogła też wywołać zaburzenia w mózgu. Widać to na przykład w tym, że choroba afektywna dwubiegunowa związana z dopaminą znacznie częściej występuje w Ameryce niż w Europie, przekonuje profesor Wetulani. Z kolei dr Richard Paul Epstein z Narodowego Uniwersytetu Singapuru, który bada ten gen od ponad dwóch dekad, jest przekonany, że istnieje ścisły związek między genem a szukaniem nowych wrażeń.
Dzięki jego badaniom wiadomo, że osoby z mutacją 4R są spokojne, zrównoważone i rozważne, natomiast ludzie obdarzeni właśnie tą mutacją 7R, ale też i trochę 2R, często zachowują się impulsywnie, mają skłonność do ryzyka, potrzebują mocnych wrażeń i nowych doznań. Przepadają za przygodą, natomiast męczy je stabilizacja, także stabilizacja w związkach. Osoby te, co ciekawe, mają również bardziej liberalne poglądy społeczno-polityczne i bywają ekscentrykami, wykazali naukowcy ze State University of New York w Binghamton. Proszę Państwa, badania genetyczne rdzennych mieszkańców w różnych regionach świata wskazują też, że mutacja 7R pojawiła się 40-50 tysięcy lat temu i była rzadko spotykana, ale zapewne to ona pchnęła pierwszych ludzi do opuszczenia Afryki. Natomiast wariant 2R pojawił się w Azji niespełna 10 tysięcy lat temu. Jest zmodyfikowaną formą 7R i pełni tę samą funkcję co 7R, ale wydaje się odpowiedzialny za mniej żywiołowy charakter. Dr Robert Moises, biochemik z University of California w Irvine, wykazał bowiem, że wariant 7R pojawia się dwa razy częściej u ludzi, u których diagnozuje się ADHD, niż u osób zdrowych. Takich zależności między 2R a ADHD nie stwierdził. Uczony uważa też, że to, co my dziś łączymy z objawami ADHD, np. nadruchliwość, niemożność usiedzenia na miejscu, sprzyjało migracjom z Afryki i pozwalało przeżyć w nowych warunkach. A migranci, którzy posiadali te dwa warianty, mieli przewagę nad innymi ludźmi, lepiej radzili sobie w trudnych sytuacjach i mieli więcej potomstwa. Przekonują z kolei naukowcy z Harvard University i z Boston University. Naukowcy wykazali, że im dalej od Afryki, tym więcej ludzi ma mutację 7R lub 2R. Rozprzestrzenianie się tych wariantów nie jest zatem przypadkowe, ale wyraźnie wskazuje, że na dalekie podróże zwykle decydowali się nosicieli tych dwóch mutacji, piszą badacze w American Journal of Physical Anthropology. Jaki jest odsetek ludzi z mutacją 7R? Otóż ludzi, którzy mają gen DRD4 z mutacją 7R jest około 20% na naszej planecie. Ale co ciekawe, najwięcej takich ludzi jest w USA. I ja tutaj Państwu przytoczę słowa profesora Włodzisława Ducha, który w rozmowie z kanałem Racjonalista TV mówił właśnie na ten temat. Ale może kilka słów o profesorze Duchu. Jest to profesor nauk fizycznych specjalizujący się m.in. w kognitywistyce. I oto co mówił na ten temat. Ten gen sprzyja indywidualizmowi, poszukiwaniu nowości i tak dalej. Zależy od tego bardzo wiele rzeczy, na przykład liczba patentów. Można zobaczyć, że im dalej ludzie zaszli poprzez cieśninę Beringa w Ameryce na południe, tym większy procent wariantu tego genu. Czyli ci ludzie, którzy byli odważni i szukali nowości, to po prostu ci, którzy mieli akurat taki wariant genu i w związku z tym on jest tam w 70%. Natomiast w Europie jest w 20-30%, co najwyżej. A w Chinach, w rejonach, gdzie hodowano ryż, tylko 1%. Zatem różnica jest dramatyczna i ta różnica wynika z selekcji, która jest związana z tym, że tam nie poszukiwano nowości, tam była ogromna stabilność. No i później profesor Duch powiedział coś takiego, co powinno dać do myślenia konserwatystom. Proszę to posłuchać, bo to jest ważne tutaj. U nas jest sporo konserwatystów. Powinni to sobie wziąć do głębokich przemyśleń, te słowa profesora Ducha. Cytuję. My chcemy się zmieniać, bo inaczej zmiana świata spowoduje, że upadniemy. To dotyczy cywilizacji całych. Cywilizacje, które były bardzo stabilne, miały całkiem duże sukcesy. Rzeczywiście, przez tysiące lat się dobrze rozwijały, były stabilne, miały swoich bogów. Ale w końcu upadły, bo się zmieniły warunki. Czy to klimatyczne, czy polityczne i tak dalej. Dlatego warto podkreślić, że zbytnia stabilność może nas wykończyć. To obserwujemy teraz w Polsce. Są konserwatyści, którzy chcą, żebyśmy wrócili do korzeni, żeby była stabilność. A świat się bardzo szybko zmienia. Powinniśmy być bardziej plastyczni niż tacy konserwatywni i zachowawczy.
No właśnie, tutaj, więc chyba jest rozwiązana zagadka, dlaczego jest tyle strzelanin w USA. Cały czas trwają badania nad tymi genami, jeszcze wielu rzeczy się dowiemy na pewno. Dzisiaj dziękuję za uwagę, proszę o komentarze, subskrypcje, lajki. Dziękuję bardzo.